Siema, wariaty. No, 50 level wbiłem. Parę rzeczy dostałem od widzów. Zaraz wam pokażę, o co tu chodzi. Buty Stołara dostałem, których nie będę zakładał. Unikatowe, dzięki ogólnie. Dołączyłem do klanu. Ziomeczek mi tutaj dodał. Hajsu dostałem. Pierścień dostałem. Zbroję dostałem i drugą też zbroję dostałem z tego, jak on się nazywał, szofu. Więc no, dał mi to triku, dzięki. Trochę rzeczy się dowiedziałem o tej grze. Jest też rzecz, którą chciałbym tutaj ogólnie sprawdzić. Mam też dla was temat, który wydaje mi się, że może być dosyć interesujący jak na YouTube. I mogę swoje jakieś tam informacje odnośnie tego przekazać. O czym będę mówił? O, tutaj zamiast klanu jest, tak? Nie, to sobie. Nie wiem, na niebiesko się podświetlają chyba sojusznego klanu, czy coś takiego. Nie wiem, jak jeszcze działa nawet kolorystyka na tym interfejsie, czy jak to tam nazywać. Dobra, sprzedam przedmioty. Trochę moje jako się zmieniło. Chemik sobie założyłem, szyjnik mam, pierścień i tak dalej, więc. Nie, na silnik też miałem. Więc no, cały czas coś się w moim ekwipunku zmienia. Stałem sobie trochę też na tym, na gobosie, tam z trzy bicia. Ktoś mnie tam zabił z innego klanu i no jednak poległem. Ale wiecie, co chciałbym wam pokazać? Bo ponoć tego lisa, co spotkałem na przykład w wiosce startowej, to on jest... Nie jest bez celu, bo z nich latają jakieś kamyczki, z których możemy tworzyć jakieś przedmioty i na koniec ponoć, jak właśnie tutaj piszą na klanie, że na 240 levelu mają być jakieś bronie legendarne i tak dalej. Więc no, tak jak mi opowiadali tutaj, to ta gra poszła w zupełnie inną stronę. I tutaj na 50 chyba levelu, czy na 40 można właśnie zdobyć... Aha, czemu ja tu mogę zdobyć teraz inne rzeczy? Czy może źle kliknąłem? Item, nic. Ej, wcześniej miałem jakiś ten tutaj. O, właśnie o to mi chodziło. Tutaj można jakąś skrzynkę zdobyć. Weźmy sobie śledzenie tego. Jak to się nazywa? Tutorial. To nie. Czy to jest tutorial? To chyba tutorial jest właśnie. Ale ktoś mi już wspominał o tych questach. Wydaje mi się, że to jest. Nie czaję. Kurwa, miałem zajebisty temat wam powiedzieć. Ale nie biegamy sobie po ekspie, tylko właśnie jak tutaj... Nie wiem, może jeszcze... Chwila, bo ja już tego nie ogarniam, naprawdę. Orki, gauty i kotek. Jerome the Teacher. A to nie jest z tej początkowej lokacji? Teleportacja do Ethan. Co mogę z tym zrobić? U jakiegoś typa, co wymienia w Ethan. Który to będzie? A ty co tutaj masz? Experimental Gold. To też jakaś taka śmieszna waluta. O, to tu. I co mogę z tego zdobyć? Aha, mam jedno tego. I mogę to wymieniać na jakieś rzeczy, tak? Aha. Nie czaję tego. Najwyżej pójdziemy sobie na kobolda, a to może potem ogarnę, bo nie wiem, chyba jestem po prostu za głupi na te questy i jednak nie ogarniam ich. A tutaj co jest? Tutaj nawet nie wiem, co dostanę za to. O. O, spoko. Nie wiem, to przeczytać muszę? Nie, pewnie coś z tym zrobić i jest quest. O, mam questa.
Nie wiem, myślę, że przy takim questie to się ogólnie nie skupię ogólnie na tyle, żeby wam przekazać ogólnie ten temat, który chciałem wam opowiedzieć. Gdzie mam iść? Gdzieś pokazuje mi to ogólnie? Nie wiem, jak działa ta mapka. Ale patrzcie, tutaj mamy wszystkie te znaki zapytania pokazane, gdzie ogólnie mamy. Gdzie mamy ten. Albo dobra, może na koniec po prostu. Na koniec odcinka polecę tutaj, a jak na razie pójdźmy sobie na koboldy i powiem wam, co mam do powiedzenia. Myślę, że tak będzie lepiej, żebym się po prostu skupił. No, biegam sobie po Nidal, mogę sobie wszędzie chodzić tutaj. I jeszcze mogę wam przekazać ogólnie, tak jak wiele osób mi pisało, że ogólnie ze względu na to, że jesteście w klanie, to macie bardzo dobre bonusy do questów i tak dalej, i warto je robić, bo dostajecie dwa razy tyle, tak? Bo są mocne te jednak bonusy. Jaki temat chciałem poruszyć? Chciałem poruszyć temat YouTube'a ogólnie i w jaki sposób działa zarabianie i tak dalej, jeśli ktoś by był ciekawy ogólnie tak na przyszłość, czy tam z własnej ciekawości. To kiedyś ogólnie YouTube wyglądał w ten sposób. Nie wiem, YouTube istnieje chyba od roku 2006. Pierwszy film został, nie wiem kiedy wrzucony, ale wiem nawet jaki to jest film, że jakiś typ był po prostu w zoo i to był pierwszy film na YouTubie, tak? To się potem zaczęło tam rozwijać i tak dalej. To jest pierwszy film na internecie. 2005, dobra, to nawet 2005. Od 2005 roku jest YouTube. Za czasów ogólnie 2008-2009. Za czasów właśnie 2008-2009 roku, jak już ten YouTube powiedzmy w Polsce zaczynał jakoś raczkować, byli tam ludzie, co tam rzucali sobie jakieś filmy i tak dalej, ale z początku nawet nikt nie myślał sobie, żeby po prostu na tym zarabiać. Jeśli były jakieś nawet pierwsze osoby, które nagrywały jakiegoś Minecrafta, czy tam jakiś JJ Joker, czy tam CTSG, pamiętam, byli, że ktoś taki dostał właśnie partnerstwo na YouTubie, bo tak to właśnie się nazywało, czyli właśnie możliwość zarabiania na tym w internecie, to wszyscy byli tacy w szoku. Wow, jak to można zarabiać w ogóle pieniądze w internecie? Kiedyś ogólnie, jak mieliście film na YouTubie, to mieliście przycisk subskrybuj. I ten przycisk subskrybuj potem zmieniał się na taki mały banerek, powiedzmy, który miał parę pikseli. I właśnie mogliście nawet się dowiedzieć, po prostu mogliście weryfikować każdy kanał ogólnie, żeby się dowiedzieć, czy ktoś tam ma ogólnie to partnerstwo, czy nie. Potem coraz więcej osób zaczęło, znaczy z początku to naprawdę, czysto ogólnie wydaje mi się, że ludzie to robili z pasji, potem jakby to się wszystko trochę zmieniło, mogli z tego dostawać różne pieniądze i tak dalej, już z samego YouTube'a, tak? Nie mówię tutaj o jakichś tam innych źródeł, które mogą też płynąć, powiedzmy. Czy tak ktoś sobie jakiegoś bloga prowadzi, czy coś takiego, nie wiem jak to dokładnie tam wygląda, ale mniejsza o większa. Ale do rzeczy, bo tam się zacząłem rozpowiadać ogólnie o przeszłości. Jak wygląda to dzisiaj? Dzisiaj wygląda to w ten sposób, że musicie przekroczyć liczbę 1000 subskrybentów, mieć 1000 widzów. To jest ogólnie weryfikowane w ten sposób, że no jedno dobre, bo ogólnie jeśli by był jakiś wymóg ogólnie wyświetleń, to wiecie, może to być jakiś jeden film, który po prostu wrzucicie, ale chodzi tutaj o takie systematyczne oglądanie, żeby YouTube ogólnie miał, jakby powiedzieć, jakiś kredyt zaufania względem Was, że jednak będziecie próbowali cały czas ogólnie tworzyć te filmy i ogólnie, żeby to się, powiedzmy, im opłacało, tak? Jak ja jeszcze zaczynałem kręcić na YouTubie i tak dalej i to wszystko, to nie było tego wymogu 1000 subskrypcji. Weszło to jakoś rok temu, niecałe, i zostało aż do teraz. Teraz właśnie w chwili, kiedy przekroczycie ten 1000, to wtedy musicie sobie połączyć to z chyba Google Plus. Czy są tam jakieś stronki, możecie o tym poczytać też. Ale też mogę rozwiać parę wątpliwości, które jednak o których sporo ludzi nie wie. To tak jak myślą, że nie wiem, że ktoś po prostu wrzuca sobie filmy na YouTube'a i zarabia zawsze na przykład, kurwa, załóżmy, nie wiem, tam taką chorą nawet kwotę, ale załóżmy 10 koła zarabia, kurwa, zawsze, zawsze, zawsze. No jednak tak nie jest, bo jednak zarobki na YouTubie są uzależnione od wielu czynników. Są uzależnione od, po pierwsze, tego, są uzależnione przede wszystkim od reklam.
Tylko te reklamy i tak dalej, ich zarobek jest uzależniony też od tego, czy przewiniecie reklamy w środku filmu, czy nie. Jest to uzależnione też od miesiąca. Załóżmy, są miesiące, które są zajebiste, na przykład grudzień, bo wtedy sporo osób ogólnie to ogląda. Znaczy, daję przykład, bo tak mi się wydaje ogólnie, że grudzień jest, ale w zależności od miesiąca to, wiecie, są jakoś inaczej liczone. Jeden miesiąc, luty na przykład, wiem, że jest przestojem i tak wtedy właśnie cały chuj jest, że tak powiem, z tych reklam, a są miesiące dużo lepsze, tak jak na przykład wakacje. O, wakacje też są spoko. I no, zależy to od miesięcy, tak? Zależy to również od kategorii, tak? Jak ogólnie weźmiecie sobie kategorię kulinaria, czy tam gotowanie, czy tam nie wiem, jak to się nazywa, bo są, macie kategorie, wrzucacie sobie film na YouTube, macie kategorie gry, sport, nie wiem, kulinaria, nie wiem, kultura, coś takiego, nie? To nie myślcie sobie, że za gry jest ogólnie jakiś taki super przelicznik, tak? Bo to też ma jakiś wpływ ogólnie. Boże, nie wiem, czy dobre słowo użyłem, że przelicznik. Ale nie myślcie sobie, że kategoria gier na YouTubie jest jakoś super punktowana, bo przynajmniej kiedyś nie była, tak? Nie wiem, może teraz się zmieniło, ale są kategorie, które są dużo lepiej na przykład punktowane, jak na przykład, no, załóżmy nawet już tą kulinarię. Ludzie też nie mają ogólnie żadnych profitów z tego, że... ludzie nie mają też żadnych profitów z tego, że... Chwila, gdzie ja mam iść w końcu? Bo już kurwa nie wiem. Chyba do Itan. Ludzie nie mają żadnych profitów z tego... ktoś mógłby się zaciekawić, a co z łapkami w górę, co z subskrypcjami. Subskrypcje nie wpływają w żaden sposób. Wpływają jedynie w ten sposób na kanał ogólnie twórcy, że... że jak ktoś subskrybuje wasz kanał, to wyświetla mu się, że o, nie wiem, Amaryna Drinker wrzucił film, to obejrzę. I to bardziej chodzi o takie zwiększenie zasięgu, ale nie o sam zarobek, tak? Na pewno nie jest to zarobek z samych subskrypcji, tylko ogólnie no jakoś to może wpłynąć na, wiecie, wyświetlenia filmu i tak dalej, i tak dalej. Tak samo łapki w górę. Czy będziecie, załóżmy, macie milion wyświetleń. Są dwie osoby. Jedna ma milion wyświetleń, druga ma milion wyświetleń. Jedna ma, kurwa, załóżmy 100 tysięcy łapek w górę. Nie, no to raczej tak niemożliwe przy takiej liczbie wyświetleń, ale załóżmy. I zero w dół. Druga ma odwrotnie. Ma zero w górę, a tyle ma w dół. I w takim przypadku, jeśli mają taką samą kategorię i tak dalej, to zarabia podobny pieniądz. Tak naprawdę identyczny. Tylko oczywiście, wiecie, łapki w górę kiedyś działały w ten sposób, że... Znaczy teraz też tak jest chyba, że łapki w górę działają w ten sposób, że lepiej on się pozycjonuje na tych wszystkich stronach YouTube'a i tak dalej, że to jest jako najczęściej lubiane, czy tam najczęściej oglądane, tak, w ostatnim czasie. I no, chyba z grubsza tyle wam powiedziałem, bo tak właśnie wygląda YouTube, tak. No, musicie mieć tego tysiaka, wiecie ogólnie, co już tam jest punktowane i tak dalej, więc no, jeśli ktoś tam zainteresowany, to... Ale no, to tyle. A ja tutaj będę sobie biegał właśnie z tymi. Poszedłem sobie na koboldy, żeby opowiedzieć wam w spokoju, bo ciężko było mi się skupić na questie, którego w życiu nie robiłem. Mimo, że to jest i tak bieganie od strzałki do strzałki. Ale no, już iliśmy sobie. Ale właśnie z tych skrzynek ponoć dostanę jakieś przedmioty. I ponoć ten miecz jest z tych przedmiotów. Te rękawiczki ponoć też są z tych... Znaczy, te rękawiczki i ten miecz są właśnie z tych skrzynek. I tak jak ogólnie też się dowiedziałem, to nad pracami nad Margonem działają tylko dwie osoby. Był to chyba jakiś Robson i Literat, z tego co wiem, i że i tak dosyć prężnie jak na dwie osoby to wszystko się rozwija. I jeszcze jedno. Zacząłem grać na Chromie. Jeju, ile ja gadam. Zacząłem grać na Chromie i dużo lepiej mi się gra. Nie mam żadnych ogólnie tutaj problemów z tym wszystkim. Możliwe, że moja Mozilla była po prostu zasyfiona przez jakieś tam... jak to się nazywa? Wtyczki? Nie wtyczki. No, tam jakieś oprogramowanie do tych, nie pamiętam, nie wiem jakie słowo użyć, ale wiecie o co chodzi, te adbloki i te różne udogodnienia, że tak powiem. Jeju, to na piechotę do karkach leciałem. A pewnie się okaże, że w opisie questa było to napisane, a jestem taki głupi, że biegnę sobie do Karkahan. Nie, no fajnie. Też słyszałem, że przeważnie gra 60 osób ogólnie na tym serwerze tak na raz, że jest aktywnych graczy.
W czasie eventu to tam dochodzi do setki. Więc moim zdaniem nie jest to jakaś tragiczna liczba. To ci dodam wykrywacz herosów, jakiś minutnik, normalna mapka z herosami i tak podobne. Nie, o, że nie gram. Aha, to tutaj jest. Uhu, będzie mi tłumaczył to. Czaję. Dobra, czy coś jeszcze dostawałem tutaj na skrzynkę? Wydaje mi się, że właśnie Da Vinci mi wysyłał. Tak, dzięki. I wysyłał mi triku. I to tyle chyba. To już tam pokazywałem. No, na aukcjach nie ma jakoś tam dużo przedmiotów. Chyba się nic nie zmieniło. Ja tutaj sobie coś tam powystawiałem. Jak to mogę to wziąć? Od 50 do 63. Myślę, że nie będę się zatrzymywał na jakichś tam przydziałach levelowych, tylko będę się starał piąć w górę i coś tam wbijać na tym świecie. Co do jakichś kolejnych postaci, to jeszcze nie mam takich planów. O, jakieś buty są. One mogą być lepsze i one pewnie są lepsze. 82, 63, 32, 29. Energia SA. Znaczy, energia tu jest ten. Unik przeciwnika zredukowany o 5 punktów ataku. Aha. No tu mam energię i mam jednego kryta. Biorę je. No, za 300k to jest żaden pieniądz. Tylko wiecie co, tutaj naprawdę nie chodzi mi o pieniądz. Tylko przejebana jest sytuacja, że ja muszę wszystko dosłownie oszczędzać tutaj, jeśli chodzi o miejsce. Bo dostęp do depozytu będę miał dopiero, kiedy wbiję 75 level. Trochę przejebane. Bo tych związanych przedmiotów sobie nie wyślę sam na ten. Bo wiecie, można sobie tak powiedzmy chomikować rzeczy na poczcie, tak? Mogę sobie albo drugą postać zrobić, albo wysłać na aukcję za, nie wiem, kurwa, 500G. No dobra, 2G załóżmy. Mogę wystawić za 2G, nikt tego nie kupi i po prostu to mi wróci na pocztę. Tylko związanych przedmiotów to już tak nie ogarnę. Dobra. Stoka Gold. Ej, co ja teraz zrobiłem? Aha. Aha, czaję. Nie, znaczy dobra, nie czaję. Nie wiem o co chodzi. Ale chciałem tu skrzynkę otworzyć. Ciekawe, czy ogólnie na forum są, nie wiem, jakieś solucje questów, ale chyba one nie są aż to tak potrzebne. Ktoś pisał. A nie, to po prostu jakieś moje komunikaty. Czaję. A czy mógłbym jakoś zmienić, ale nie jest źle. Na 46 mam. Z tego co wiem, właśnie na Gobasie dużo osób nie stoi. Na Władcy Rzek to no, widziałem, że no więcej. I właśnie o tych przedmiotach za te kamyki słyszałem, że właśnie. Też tam czytałem 3 po 3 powiedzmy, ale wiem, że w planach jest ogólnie coś takiego, że na 240 level w przyszłości będą bronie legendarne z różnymi bonusami. Że będzie można tak levelować czy coś takiego. Dobra. Przetłumaczona książka. I teraz lecimy do Rima Explorera. Czy on jest właśnie w Itan? On chyba jest Witan. Bo Rim to był chyba ten właśnie w. Tak. Dobra. Uczę się ogólnie nazw tych NPC-ów, bo no jednak tych NPC-ów nie ma w Margon.pl. One są indywidualne tylko dla tej wersji gry. Dobra, i co, ja dostanę już nagrodę, czy będę musiał jeszcze gdzieś biegać? Pytanie. Dostałem 51 level. Ale ja miałem skrzynkę dostać.
i dostałem jednego kamyka. A co to jest? Road to Legend. Czyli to właśnie z tym ulepszaniem broni. Wysoki ksiądz i jakiś trader. Nie wiem. Nie wiem, co mam tu sądzić. Jakieś tu questy widzę są. Aha, ja już w ogóle questa zacząłem. Co ja zrobiłem? Gdzie kurwa jestem? Czemu mnie to przeniosło? Ej, dobra, zajebiście. Wiecie czemu? Znaczy, wiecie dlaczego? Bo będę mógł się pozbyć tego pierdolonego kamienia przynajmniej. Ej, nie wiem, Meskitu, o co chodzi z tymi skrzynkami, ale... Ale ogarnę to. Nawet nie wiem, komu mam to oddać. Ej, chyba nie dostanę tej skrzynki legendarnej, nie wiem. Dobra. To chyba się z wami będę żegnał. Nie wiem, może jeśli mi się coś uda z tymi legendarnymi skrzynkami, to zostawię na następny odcinek albo coś tam dokleję. Zaraz. Dobra. Siema.